Rosja wyda Polsce kontrolerów lotów. Ekspert wyjaśnia: Rosja wyda Polsce kontrolerów lotów. Nie mamy możliwości, aby ich ściągnąć. Nie ma możliwości prawnych, aby ściągnąć do Polski kontrolerów lotów ze Smoleńska, powiedział w rozmowie z Polsat News Piotr Kościński, ekspert do spraw wschodnich z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Skomentował w ten sposób wydanie przez prokuraturę nakazu aresztowania dla Rosjan, którzy 10 kwietnia 2010 rok zajmowali się kontrolą lotu TU-154. Jak przypomniał, istnieje reguła, że państwa nie wydają swoich obywateli. W środę wieczorem zespół śledczy z prokuratury krajowej wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie trzech kontrolerów pełniących w 2010 rok służby na lotnisku w Smoleńsku. To pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego. Po ewentualnym wydaniu przez sąd postanowienia o tymczasowym aresztowaniu kontrolerów, śledczy będą mogli podjąć działania zmierzające do ich zatrzymania. Zarzuty, które postawiono kontrolerom, dotyczą umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym, skutkującego śmiercią wielu osób, przekazała Ewa Bialik, rzeczniczka prokuratury krajowej. Ekspert: kłopoty z nakazem aresztowania nawet w ramach Unia Europejska? Polsat News zapytał dr Piotra Kościńskiego z Akademii Finansów i Biznesu Wistula, czy istnieją szanse, aby działania polskich służb i wymiaru sprawiedliwości przyniosły jakikolwiek skutek. Jego zdaniem, jeżeli prokuratura ma podstawy do wydania wniosku o tymczasowe aresztowanie, to dobrze, że podejmuje takie działania, jednak nie ma szans, że Rosja wyda nam kontrolerów lotów. Nie mamy takich możliwości prawnych, aby ściągnąć ich do Polski. Moskwa musiałaby się zgodzić na ekstradycję, a istnieje reguła, że państwa nie zgadzają się na takie czynności wobec swoich obywateli, przypomniał ekspert. Kościński zauważył, że w sprawach ekstradycyjnych wyjątkiem bywa Unia Europejska, w której funkcjonuje europejski nakaz aresztowania ENA. Jednak w ramach Unii Europejskiej też bywają z tym kłopoty, stwierdził. Działanie symboliczne nie doprowadzi do niczego rzeczywistego według niego. Jeśli polski sąd zdecyduje o wystawieniu ENA, będzie to działanie raczej symboliczne i nie doprowadzi do niczego rzeczywistego. Rosja, co pokazał czwartkowy komentarz Kremla, nie zgadza się z zarzutami stawianymi kontrolerom, mówił Kościński. Ekspert nawiązał do wypowiedzi Dmitrija Pieskowa, rzecznika prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Stwierdził on, że nie wie, czy były jakiekolwiek kontakty bądź działania prawne zgodne z praktyką międzynarodową, jak i czy rosyjska prokuratura generalna bądź organy śledcze otrzymywały wnioski ze strony Warszawy. Generalnie, odnosimy się negatywnie do tej sytuacji, uznał Pieskow. Piotr Kościński: skoro Polska powiedziała, to powie też B. Ekspert spodziewa się, że jeśli Polska wykona kolejne ruchy w tej sprawie, będzie na to odpowiedź ze strony Rosji. Strona polska: skoro powiedziała, to powie też B. Przerwanie działań oznaczałoby, że prokuratura źle postąpiła. W stosunkach międzynarodowych nie należy działać w sposób niepewny, tylko zdecydowany, podsumował Piotr Kościński.